Już tylko niespełna 5 godzin pozostało do wielkiej premiery Wizji Sport. Chcielibyśmy bardzo, aby nasz kanał oglądali nie tylko mężczyźni. W związku z tym troszczymy się o to, aby nie tylko te typowo, tradycyjnie męskie sporty, takie jak piłka nożna czy żużel, zajmowały naszą antenę. Będziemy również pokazywali dla pań, chociaż również dla zainteresowanych tym mężczyzn, łyżwiarstwo figurowe. A moim gościem jest pani Maria Zuchowicz, która dla Wizji komentowała już zawody Grand Prix w poprzednim sezonie. Pani Maria to i znakomity komentator, no i oczywiście również znakomity sędzia klasy międzynarodowej. Pani Mario, ponieważ ci, którzy oglądali w poprzednim sezonie zawody Grand Prix, dokładnie wiedzą, na czym to polega, ale myślę, że wiele osób do nas dołączy i dołącza nieustannie. W związku z tym pytanie, na czym polega system Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym? To jest seria zawodów, 6 imprez, które są eliminacją do finału. Zawodnicy według zajętych miejsc poprzednich mistrzostw świata są rozstawieni w tych 6 imprezach, no i dodani są do każdej z tych imprez zawodnicy, którzy zajęli następne, czyli dalsze miejsca. W każdej z konkurencji może być maksimum 12 zawodników, tak się to kształtuje, między 10 a 12. Każdy z zawodników może startować maksimum w 3 imprezach, przy czym 2 wchodzą do punktacji, 2 wyznaczone, nie sobie wybiera zawodnik, ale często startują w 3, bo w 3 mogą nagrody pieniężne odebrać. No właśnie, czy to nie jest tak, że dzięki Grand Prix zahamowano odpływ łyżwiarzy z tego teoretycznie amatorskiego grona do rewii? Tak, taka idea przyświecała organizatorom. Chodziło o to, że zawodnicy jak gdyby za wcześnie odchodzili. Odchodzili za wcześnie do sportu zawodowego. Odchodzili dlatego, że chcieli po prostu zarobić jakieś pieniądze. Łyżwiarstwo jest sportem drogim. Jak inwestowali, to potem chcieli, żeby ta inwestycja im się opłacała. Grand Prix daje im możliwość pozostania amatorami, startowania w dalszym ciągu w mistrzostwach świata, Europy, zawodach 4 kontynentów i innych, a równocześnie otrzymują znaczne nagrody pieniężne. Bo jeżeli chodzi o eliminacyjne zawody Grand Prix, to pierwsza nagroda to jest 30 000 dolarów. No i idzie to oczywiście w dół. A potem to się powiększa w finale Grand Prix. A w finale jest 50 plus 50 000 dolarów pierwsze miejsce. Plus jeszcze są tak zwane bonusy za udział w pokazach, za ukończenie tych zawodów. I zawodnik startują często w 3 imprezach po prostu dlatego, żeby zarobić te pieniądze. Natomiast 2 są punktowane określoną ilością punktów zależnie od zajętego miejsca i na podstawie tych punktów zawodnik wchodzi do finału. Zawody zaczynają się już ostatni tydzień października. Pierwsze zawody Skate America. Słynne zawody w Detroit, tak, prawda? W tych zawodach jeszcze nie zobaczymy Polaków. Natomiast następne to już jest Skate Canada, gdzie będzie Anka Rechnio startowała. Nasza solistka, 5. zawodniczka. Tak, potem jest Gelsenkirchen, Lalik, Trophy Lalik w Paryżu, Petersburg, Nagoya w Japonii. Już są z naszych zawodników zakwalifikowani zostali właśnie Anka Rechnio, para taneczna Sylwia Nowak, Sebastian Kolasiński i para sportowa Dorota Zagórska, Mariusz Siudek, para, która w zeszłym sezonie, chcę to przypomnieć, na Mistrzostwach Europy zdobyła srebrny medal, a na Mistrzostwach Świata brązowy medal. Są bardzo zasłużeni zawodnicy. Razem zatem z panią Marią serdecznie zapraszamy wszystkie panie i wszystkich panów, wszystkich, którzy są zainteresowani łyżwiarstwem figurowym, sportem prawdziwie rodzinnym, sportem, który ma nie tylko pokazać piękno rywalizacji, ale piękno samego pokazu, samego występu. Tak, ale mi się wydaje, że w ogóle widzów nie ma co tutaj dzielić na płeć. Dlatego, że każdy, kto jest zainteresowany łyżwiarstwem, a różnie oglądają widzowie łyżwiarstwo, jedni oglądają jako imprezę sportową, inni jako piękny spektakl. Spektakl, gdzie jest balet, gdzie jest piękny podkład muzyczny. Na przykład w tym roku bardzo jest piękny taniec obowiązkowy, własny, taniec własny, oryginalny, dlatego że to są rytmy latynoamerykańskie. Także zobaczymy rumbę, sambę. Gorące rytmy gorące na zimnym lodzie. Na zimnym lodzie i to właśnie jest bardzo piękna impreza, na którą razem zapraszamy.
Dziękujemy bardzo Pani Mario. Do zobaczenia w takim razie podczas najbliższych zawodów Grand Prix Skate America oczywiście. Proszę Państwa, a my niebawem przeprowadzimy kolejną rozmowę oczywiście. Kolejni goście w naszym studiu.